Wyginam śmiało ciało. Prosimy chwilę, żebyście zostali w tym miejscu. Sekundkę jeszcze wszyscy. A to nie mój, to ja. A może wystać? Słuchajcie, wy byście mieli iść, to mogą się wrócić po rowę. Na czele będzie szedł Mirek, kolega Mirek, który będzie prowadził wszystkich. A na samym końcu będzie szedł kolega Kaziu, który jak gdyby zbierze te osoby, co nie chcą dłużej iść i z powrotem, jak już wcześniej, zawrócą. Weźmie na ręce. Trasa jest niebezpieczna w jednym miejscu. Tu za chwilę będziemy przechodzić przez szosę. Trzeba się szybko przemieścić. Jak będziemy wracać, też potem przez szosę. Bardziej prawą stroną, żeby się przedostać. Reszta już jest bardzo dobra. Znaczy będzie troszkę piasku. Tak plażowo miejscami. Zapraszamy do marszu. Czołówka. Najlepszy. Najlepszy czołóweczka. Pięć lat temu, wczesną wiosną, z inicjatywy Miejskiego Centrum Kultury zostało zorganizowane pierwsze spotkanie, znaczy wiążące, zawiązujące się, na które przyszło kilkadziesiąt osób i tam zaproponowano taką aktywną formę życia w postaci właśnie dyscypliny sportowej, jaką jest Nordic Walking. Na czele tej grupy stanął nieobecny tutaj dzisiaj z powodów rodzinnych pan Wojtek Włodarczyk, który miał z Nordic Walkingiem już dużo do czynienia, doświadczenia, był trenerem, wspólnie z małżonką Elą, że dzisiaj nie może być obecna, ponieważ pewnie delegowana została do pracy zawodowej z młodzieżą, musiała wyjechać. Ta grupa, szczególnie właśnie pan Wojtek, trenowała naszą grupę regularnie. Spotykaliśmy się najpierw dużą grupą, mniejszą, zmienną z czasem, wpływem czasu, dwa razy w tygodniu. Do tej pory takie treningi odbywamy właśnie w takiej grupie, która się już skrystalizowała po latach współpracy w liczbie około 15-20 osób. Dziękuję Państwu, że jeszcze ja powiem kilka słów. Jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie przywitam, w szczególności wszystkich gości, za to, że mogli tu przyjechać i pewnie chętnie przyjechali. Ale witam przedstawiciela burmistrza miasta, przewodniczącego Rady Miasta. Myślę, że burmistrz już na tyle był zajęty, że jeszcze wczoraj był gdzieś na kilku imprezach, dzisiaj również. Także na pewno tu będziemy mieć poparcie z tej strony. Zresztą domyślam się, że w miarę naszych możliwości staramy się popierać ten nasz klub. Zresztą godnie noszą to logo na jednej rękawku, na drugim miasto. Proszę Państwa, wiem, że 5 lat to może nie jest wiele, ale to na pewno jest taki okres, który na pewno już Państwo jesteście pasjonatami z takimi predyspozycjami do tego, żeby to ciągnąć przez następne pewnie 5 albo i 10 lat. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za te 5 lat wspaniałej pracy. Ja może przeczytam ten list gratulacyjny, bo on chyba najlepiej pokazuje albo opisuje to, kim Wy jesteście i to, co robicie. Z okazji jubileuszu składam Państwu serdeczne życzenia dalszych sukcesów, kolejnych udanych lat.
lat działalności na rzecz rozwoju rekreacji w naszej miejscowości oraz wyrazy uznania za wysiłek, wytrwałość i zaangażowanie. Życzę spełnienia marzeń oraz wielu następnych sukcesów. Elu, zgodę na Twoje ręce, ale dla wszystkich Państwa naprawdę z wielkim szacunkiem, szczególnie za Waszą pasję, bo bardzo zawsze mówię i powtarzam to na każdym miejscu, podziwiam ludzi z pasją. Nieważne, co by to było, kiedyś, jak tak mój kolega powiedział, wiesz co, narciarstwo to taka nuda. To się tak jedzie kolejką na górę, a później się zjeżdża. I tak się robi to w kółko. Pytam się, a co robisz? A ja chodzę na ryby. Także wszystkiego życzę Wam najlepszego i wielu, wielu sukcesów. Nie mówię Panu Państwu tak? Dziękuję również. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę z zaproszenia. Przy okazji chciałbym Państwa bardzo przeprosić w imieniu burmistrza, bo nie mógł się tutaj zjawić. Ma kolejne spotkanie pilne i nie jest w stanie takich spotkania od razu być. Szanowni Państwo, 5 lat, długo, niedługo, według mnie to jest to bardzo krótko, a jednak minęło bardzo szybko. Pamiętam sobie, a wiem, jak to się wszystko zaczynało, bo piękniejsza część mojej rodziny rozpoczynała razem z tym klubem, jak dobierali sobie kijki. Tych kijków 4 pary, to już jest. Jak Państwo, Podarczykowie, uczyli ich tam pierwszych kroków, nie takiej postawy jak należy, trzymania kijków. No i pamiętam wyjazdy na te zawody wszystkie, na które on jeździł. Korbuszowa, Jeździerzdolny, Lubartów, Polańczyk, Uszczyki Dolne i tak dalej. Państwo z Poduszowy i pewnie tutaj z okolicznych miejscowości przyjechali się na to zaproszenie klubu Włoszyki na spacer 5-kilometrowy. No ja z tego, że zajmuję się sportem, a klub działa pod moją kulturę, ale ja jakoś czuję się duchem z nimi i wspieram ich działalności i chciałbym podziękować za te 5 lat wszystkim, którzy działają w tym klubie, którzy wspierają się nawzajem, którzy budują też nasze miasto w tych działaniach, w tych wędrówkach, gdzie się pojawią, gdzie pojadą, zawsze Leżeński jest widoczny i tutaj zostało powiedziane, sukcesy są ogromne, więc im dalej puchary, więc nasze miasto, jakby nie było, jest widoczne również na arenie poza naszymi granicami. Także Panie Jelu, wielu sukcesów sportowych, wiele zdrowia, pomyślności i w prywatnym i w klubie. No i kolejnych 5 lat. Pozdrawiam, proszę Państwa, bo jesteście bardzo głodni. Nie, jeszcze nie za chwilę. Jeszcze Krysia Stygę. Dziękuję za przedstawienie. Jak widać po koszulce, przyjechałam z Babuszowej i bardzo nam przyjemnie, że nas zaprosiliście na to 5-lecie. I my pozwoliłyśmy sobie wymyśleć takie kije przyjaźni. Przyjmij proszę od nas 4 kije, żeby wam się rozmnażały. I piękną książkę Szlakami Lasobiaków z pisem naszych ludzi z klubu. Gratulujemy i mam nadzieję, że kiedyś jak to będzie mieć 5-lecie, Was zaprosimy i też nas zaszczycicie swoją obecnością. Tak jak zaszczycacie nas swoją obecnością na zawodach, kiedy przyjeżdżacie, zwłaszcza na tych naszych zawodach przez klub organizowanych, czyli nasze zmagania z zimowymi zapasami. Jeszcze ich trochę dostało do zbycia. Kolbuszowe. I teraz już, proszę Państwa, będzie to jedzenie. Proszę chwilę poczekać i już się zaraz zakrzątamy i przyjdziemy.
się też. Nie da. Może, no młody jest. Taki młody to jeszcze może. I, że, i ta żurawinka. Można mówić, spokojnie. Czy można coś zapytać ciebie jeszcze? Już? Można? Tak, teraz dopóki są na chodzie, nie? Nie może tu po kolei. Kto ma ochotę się pana wypić? Że wciąż będziesz ze mną, tak jak po nocy nastaje dzień. Ciebie jedną tylko mam, ile ciebie świat bym dał. Ciebie jedną tylko mam, ciebie jedną mam. Kiedy patrzę w oczy twe, widzę piękne gwiazdy dwie. Kiedy patrzę w oczy twe, wędruje jedno Tychnie srebrem zadzwonił księżycem. Tańczę z moim ojcem, tak roli połyszy się świat. Tańczę z moim ojcem, tak głowę nieobliście. Kiedy księżyc, księżyc gdzieś za góry, góry, do szkoły stał dzwon i miał. To cygański nasz tamburin, nasza noc i zaniec.